I Małgorzata Stachurska z Ostoi. No ja widzę, że pani opadły trochę ręce, bo właśnie promowaliśmy akcję, gdzie prosimy ludzi o to, by nie dokarmiać ptaków, szczególnie chlebem. Natomiast no tu widzę, że dzieje się coś. Tak, no mimo zwracanej uwagi, jak tutaj można zobaczyć, właśnie ludzie nadal dokarmiają chlebem. Wystarczy się tylko odwrócić, Dlaczego nie powinno się dokarmiać ptaków chlebem? Ptaków nie powinno się dokarmiać chlebem, dlatego że jest to dla nich bardzo szkodliwe. Chleb zawiera duże ilości soli, do tego najczęściej ten chleb nie jest świeżym chlebem, tylko chlebem, którego my sami nie zjemy, więc prawdopodobnie też może mieć jakieś śladowe ilości pleśni, co w połączeniu właśnie z solą i toksynami z pleśni prowadzi do bardzo poważnego zatrucia układu pokarmowego u ptaków. No moment, idziemy do tego pana, idziemy się spytać. Proszę pana! Proszę pana! Buzi nie pokazuje, żeby nie było, ale rozpoczęliśmy dzisiaj akcję mówiącą o tym, że łabędzi nie powinno się dokarmiać chlebem. Czy jest pan tego świadomy? Także trzeba uważać, dlatego że one, co się dzieje wtedy z nimi? One po prostu, ich układ pokarmowy nie jest na to przygotowany, bo chleb zawiera duże ilości soli. Ale to dobrze, to powiedzmy tak, bo te łabędzie, no mi jest czasem ich wręcz żal, bo stoją sobie na plaży i o nas nagabują o to, żeby chcą jeść. To co my możemy im dawać? No nagabują, jeżeli widzą chleb w ręce, no to nagabują, tak? One nie potrzebują nic, naprawdę. Tak, tak, jest taka pogoda, że te łabędzie nawet sobie nie poradzą. Tak. Także one są przyzwyczajone, że gdzieś ktoś coś wyciąga, więc nie dziwmy się, że one nas atakują. Czyli nie karmimy niczym, a chlebem. Ja jestem tutaj codziennie od 2 lat. Codziennie, tak? Bo ja fotografuję wschody słońca. I one, jak są rano same, one się kompletnie inaczej zachowują. Jak pojawiają się ludzie z chlebem, stają się tak agresywne.